Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ostatnie dni mamy tutaj chłodne. W nocy jest po 6-7 stopni. I ja tak już tutaj mówię, już się tu śmiejemy, że jak nie woda, to zimno. A teraz na koniec jeszcze przyjdzie ciepło i już całkowicie nas tutaj chyba dopiecze. No ale cały kraj ćwiczy. Cały kraj zmaga się z różnego rodzaju chorobami. Czy to na naszych roślinach, czy krzewach, czy chociażby na kwiatach. No i tutaj dzisiaj odcinek jest o pomidorach, bo jest bardzo dużo zapytań odnośnie właśnie pomidorów i jak je chronić przed zimnem, jak je chronić przed upałami, ogórki, jak podlewać, jak nawozić. No i tutaj podam taką gnojówkę, miksturkę, mieszankę, którą ja robię i naprawdę pomidory, ogórki i warzywa, które tym można podlewać, rosną jak na drożdżach. Dwie kostki drożdży, no ja robię sobie tutaj na wiadro 20-litrowe, jeżeli będziecie robili tylko na 10 litrów, to oczywiście połowa, to kostka taka 100-gramowa. Ja robię 20 litrów, bo będę tu podlewać wszystko, co się da, to będzie mało, bo będę musiała zrobić jeszcze ze 3. Ale tak, dwie kostki, czyli 200 gram, dwie szklanki cukru, zasypuję to i zostawiam, aż mi się te drożdże tutaj rozpuszczą na około godzinę, żeby cukier z drożdżami wszedł bardzo dobrze w reakcję, żeby zaszły tutaj procesy zaprzyjaźniania się, zapoznawania, takiej, jak to powiedzieć, integracji między drożdżami a cukrem. W międzyczasie, jak drożdże zachodzą w reakcję z cukrem, rozpuszczają się, to tutaj dam krówkom sianka. Siano jest jeszcze z tamtego roku. Dosyć mocno się kurzy, bo ono było i na dworze, i troszeczkę deszcz je przelał. Mamy już, co prawda, zrobione świeże, ale nie świeże teraz dostaną. Muszą wyjeść to. Jeżeli dałabym im teraz tutaj świeżego siana, to one bardzo szybko poczują coś lepszego, coś smaczniejszego i po 2-3 dniach jedzenia takiego świeżego siana na to by nawet nie chciały spojrzeć, tylko tutaj by wszystko wciągły do obornika i nie tknęłyby, uwierzcie, ani kęsa z tego, stałyby tutaj, wyłyby na okrągło. Dlatego najpierw zjedzą stare siano, a to co lepsze dostaną dopiero później. To tak samo jak i my ludzie, jak poczujemy coś lepszego, oj, to ciężko się później chycić gorszego. Jak to mój dziaduś zawsze mawiał, z podłej habety na dobrą szybciutko się przestawimy, ale z dobrego rumaka na złą habetę przesiąść się to jest ciężko. Boli serduszko, boli. Tak samo tutaj i z nimi z jedzonkiem jest. Smacznego. Patrzę, czy pszczoły fruwają, bo dzisiaj rano były tak wkurzone, tak złośliwe, że jak Edziu poszedł zajrzeć do uli, to kąsały niemiłosiernie, żądliły okropnie. I takie tutaj rozjuszone były. I tak ewakuowałam się, przeniosłam wszystkie prace, które chcę tutaj dzisiaj wykonać na popołudniu, jak one się troszeczkę uspokoją. Teraz zrobiło się troszkę cieplej. Wiatr ustał i one idą na lipę. Także mogę sobie tutaj spokojnie działać. I teraz zobaczcie, jak przez godzinkę drożdże weszły w reakcję z cukrem i jak zaczęły już tutaj bąbelkować. To wszystko zaczyna pracować, wytrącają się bardzo cenne składniki i teraz drożdże, one mają silnie wzrostowe substancje w sobie, dlatego jest też powiedzenie, rośniesz jak na drożdżach. Nie wiem jak Wy, ale jak moja babcia czy mama piekły ciasto drożdżowe i robiły zaczyn, to ja zawsze uwielbiałam podchodzić i palcem brać drożdże z cukrem do próbowania. Chyba dlatego tak wyrosłam jak te babki drożdżowe. Taka, wiecie, solidna, taka baba ze wsi, prawdziwa, z krwi i kości. I tutaj teraz do tego dodaję popiół.
popiół zawiera bardzo dużo fosforu, zawiera dużo potasu i zawiera dużo wapnia, którego rośliny potrzebują. I tak jak bardzo często zwróćcie uwagę, pomidory, które nam się rozwijają, one często łapią suchą zgniliznę. To jest jak jest owoc dojrzewający bądź zielony, robi się taka czarna piętka od spodu. Niby owoc nie gnije, a jednak ma brązowe takie suche, zagnite. To jest właśnie sucha zgnilizna, która powstaje na owocach z powodu braku braku wapnia, którego w procesie tworzenia owoca potrzebują bardzo dużo. Często jak już zaczynają pomidory kwitnąć i wiązać się owoce, to one żółkną te kwiatki i opadają. Nawet zawiązki owoców potrafią opadać. To z kolei jest niedobór potasu. Potasu, który możemy dostarczyć z gnojówki, z żywokostu, jest bardzo dobra. Można dostarczyć, często się dostarcza z bananów i ja też robiłam ze skórek banana, ale okazuje się, że 10-krotnie więcej potasu ma zwykły szpinak. No i banan do tego jest pryskany. Wiadomo, jakie te banany do nas, do kraju dochodzą. Także ta gnojówka, no ona już na starcie ma takie substancje, których byśmy nie chcieli w naszych krzaczkach, w naszych roślinach. Też to robiłam, ale jest to błąd i tutaj już od gnojówki odchodzę. No i teraz też ktoś może powiedzieć, bo też często słyszę takie zdania, że uprawiamy wszyscy tak jak nasi przodkowie, jesteśmy naturalni. Po co te wszystkie opryski, po co to nasze babcie tego nie stosowały? Oczywiście, że nie stosowały, bo nie miały takiej potrzeby. Było dużo obornika mieszanego. Obornik był przemieszany z kurzeńcem, był przemieszany z odchodami króliczymi, świńskimi i różnymi innymi pochodzenia zwierzęcego, bo w każdym domu była kura, krowa, świnia, koza, królik, wszystko było, ludzie byli samowystarczalni, więc i ten obornik był pełnowartościowy, zaopatrzony we wszystkie składniki. A dwa, było 100 razy lepsze powietrze jak teraz, było czyste, było zdrowe. Dzisiaj mamy kwaśne deszcze, mamy różnego rodzaju zanieczyszczone chmury, mamy rozwinięty przemysł. No u nas tutaj jeszcze mamy to szczęście, że powietrze mamy czyste, ale tak jak Śląsk jest bardzo zanieczyszczony, więc tam trzeba się wspomagać, bo same babcine metody niestety sobie już nie dadzą rady, więc trzeba wprowadzać różnego rodzaju opryski z czosnku, z sody, z drożdży, chociaż czosnek i drożdże były znane już dawno, bo moja babcia, jak tylko sięgnę pamięcią, ona czosnkiem opryskiwała wszystko, potem do tego doszły drożdże, jeszcze drożdże były w takich dużych kostkach, ich się tak kroiło na takie kawałeczki, bo kiedyś ludzie przecież piekli dużo, nie? No i teraz do tego tutaj dodałam popiół. Popiołu daje tak około litr na 10 litrów. No to tutaj poszło 2 litry i miód. Wiecie co? Ja podam Wam proporcje tego wszystkiego w opisie. Także kliknijcie sobie palcem w tytuł, bo dużo ludzi później zapomina, musicie latać z kartkami, a tutaj nie o to chodzi. I miód. Miód jest tutaj potrzebny, mimo że poszedł cukier, to miód ma bardzo cenne właściwości, mikroelementy, pierwiastki wzmacniające, lecznicze i takie jakby zaopatrujące. Miód słynie już od wieków i nawet dla nas robi się różnego rodzaju kosmetyki wzmacniające skórę, różnego rodzaju peelingi i leki, które przyjmujemy doustnie. Miód działa tutaj regenerująco na każdą uszkodzoną tkankę w roślinie. 2 łyżki na 20 litrów. Tylko weź goreniu wyciąg. A palca się obliża. A co? Dobre. A dam jeszcze jedną. Może to takie były. Niepełny miodu można dać. I 3 łyżki tutaj naprawdę to nie ma znaczenia. No i woda. Woda letnia. Nie zimna. Letnia. I najlepiej, żeby to była deszczówka bądź woda
z rzeki, nie z kranu. Dlaczego? Dlatego, że woda z kranu jest twarda i ona ma całkiem inny rodzaj miękkości, a woda z deszczu jest miękka. Często przecież nawet nasze babcie myły włosy deszczówką. Deszczówkę zbierano i później taką deszczówką myto włosy. Pozyskiwano oskołę. No i tutaj teraz dosyć modna staje się mieszanka na włosy z jajek. Ona była znana już ho, 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 jeszcze przed naszymi narodzinami, ale ludzie od tego odeszli. Całe jajka roztrzepać i robić sobie maseczki na włosy. Włos zostaje odżywiony, wzmocniony i bardzo ładnie się regeneruje. Tutaj teraz to wszystko trzeba dokładnie rozmieszać, żeby cukier się rozpuścił. Miód również, bo jednak tutaj ten był już skrystalizowany. Słonecznikowy. Nie mam swojego miodu słonecznikowego, nie pozyskujemy go. Może za rok, jak nasiejemy słoneczniku, to tak. A uwielbiam miód słonecznikowy, prawdziwy oczywiście, bo kiedyś sobie kupiłam taką podróbę, że wiecie co? Szok. O, pięknie. I teraz doleję tutaj wodę. Popiół drzewny. I najlepiej, żeby to był popiół z drzew liściastych, bo one mają najwięcej właśnie fosforu, najwięcej potasu, którego potrzebują nasze rośliny w momencie powstawania owocu. I teraz gnojówka z pokrzyw jest naprawdę cudowna, szeroko stosowana, ale gnojówka z pokrzyw to jest azot. I teraz stosuje się ją, powinno się stosować ją do momentu kwitnienia, a później wprowadzać już właśnie coś takiego, wprowadzać żywokost, wprowadzać gnojówkę z tego, co mówiłam. O Jezu, znowu mi nazwa uciekła. Podpowiedz mi tu, nie ze szczawiu, tylko ze szpinaku. Gnojówkę ze szpinaku, tak żeby te pomidory dostawały kaloryczność, a nie tylko mono. Bo tak jak mówię, gnojówka z pokrzyw zawiera dużo azotu i ona jest świetna bezdyskusyjnie, ale zwróćcie uwagę, jeżeli podlewacie systematycznie pomidory, bo powinno się dokarmiać tak co 7 dni, to one są takie ciemnozielone, liście są bujne, one pędzą w górę i jest dużo, dużo, dużo liści. Grona często wiążą się wysoko, bo one pędzą. To jest azot. A tu chodzi o to, żeby te grona wiązały nam się systematycznie i nie było burzy liści. O liściach, jak usuwać, kiedy usuwać, jak usuwać wilki, po czym poznać, że pomidor ma sucho, jest głodny, bo to się wszystko po liściach, po zwijaniu, to będzie następny odcinek. Dzisiaj jest właśnie o dokarmianiu. I teraz dobrze to trzeba cały czas przemieszowywać, bo popiół będzie osiadał na spodzie. Można śmiało samym popiołem podsypywać, z tym tylko, że tutaj, jeżeli będziecie stosować popiół, bo on ma naprawdę bardzo dużo wapnia, coś około 34%, potasu ma chyba, z tego co pamiętam, 15% i około 10% fosforu, a fosfor jest właśnie potrzebny i ogórkom, i pomidorom w fazie, jak już idą owoce i ten popiół można sypać. Tylko wiecie co? Można se posypać po ziemi, tak? Ale przy podlewaniu on będzie robił się twardy. Ziemia będzie się robiła twarda, nieprzepuszczalna. Lepiej jest troszeczkę tej ziemi odsłonić, sypnąć popiołu i zasypać. Ile popiołu? Około garść. Pod jeden krzak i później jak będziemy te pomidorki podlewać, to się będzie systematycznie rozpuszczało, przechodziło do korzenia i będą składniki transportowane w górę. I teraz kolejne pytanie uprzedzę, bo może ktoś powie, że lepiej by było pod korzeń. Można dać pod korzeń i jak najbardziej, ale tutaj się nie bójcie, bo to jest to, co ja mówiłam w poprzednich odcinkach. Pomidor ma włoski i on zakopany będzie
nawet z góry wypuszczał korzonki, więc on tymi górnymi korzonkami będzie pobierał ten popiół. Ale bardzo dobrze jest właśnie zrobić taką miksturę, jak tutaj zrobiłam, i podlewać raz w tygodniu. Tutaj obficie, obficie. I teraz zobaczcie, te pomidory do momentu kwitnienia podlewałam gnojówką z pokrzyw. One mi bardzo ładnie poszły, ładnie się wybarwiły, ale jak tylko zaczęły kwitnąć, zaczęłam podlewać właśnie drożdżami, z miodem, z popiołem i z cukrem, i one zaczęły wiązać mi systematyczne grona, czyli popatrzcie, grono, liść, liść, grono, liść, liść, grono. Wilki trzeba usuwać, ale to będzie odcinek już kolejny, w którym powiem wszystko o liściach, o usuwaniu liści, o pielęgnacji pomidora, żeby on właśnie ładnie tutaj nam owoce wiązał, żeby te owoce były ładne. I teraz tak, dokarmianie dokarmianiem, ale jest jeszcze coś takiego jak dokarmianie dolistne. I tutaj możemy robić oprysk samymi drożdżami, bądź też zmieszać to samo, co ja robię tutaj, i polecam Wam to, bo ja też robię oprysk takim czymś, tylko to trzeba dobrze przecedzić, bo zapchacie sobie opryskiwacz. I jeżeli będziecie opryskiwali pomidory czy ogórki, to pryskamy je z góry i od spodu. Z tego względu, że jeżeli opryskamy z góry, to się przyklei tutaj, reszta spadnie, spód liścia nie będzie dokarmiony, nie będzie mógł pobierać, a prędzej pobierze składniki pokarmowe spodem niż wierzchem. Wierzch jest liścia pokryty tak jakby takim pancerzem, bo on chroni od słońca, chroni od wiatru, a tutaj jest bardziej wrażliwy, bardziej delikatny, dlatego jak mszyca atakuje, zwróćcie uwagę, przeważnie siedzi pod liściem, bo tutaj jest to, co najlepsze. Tutaj jest twarde, ciężko dostępne, tak samo i składniki pokarmowe, dlatego opryskujemy tu i od spodu. Wtedy roślina będzie pobierać bardzo ładnie te składniki. I powiem Wam, że już tutaj z naszej takiej obserwacji, bo ktoś może się spyta, co jest lepsze, dokarmianie korzeniowe czy dolistne. Tutaj i jedno, i drugie jest ważne. Z tego względu, że dokarmiając roślinę od korzenia, składniki pokarmowe są transportowane w górę, tutaj łodygami, wszystkim. Ale dokarmiając od liścia, jest dokarmiany liść i one idą, przekazywane są tutaj gronu dla owoców. To jest naprawdę bardzo ważne, bardzo istotne. Tym można podlewać nie tylko ogórki i pomidory, ale także paprykę. I teraz jak często? Raz w tygodniu. Co 7 dni można podlewać, dokarmiać. Jeżeli stosowaliście dużo obornika, no to możecie stosować takie dokarmianie co 10 dni, bo wtedy składniki pokarmowe są w glebie. Tutaj naprawdę trzeba na wszystko zwracać uwagę. Oprysk z aspiryny. Jest bardzo, bardzo dużo pytań. Kochani, oprysk z aspiryny nie chroni rośliny przed zimnem. Aspirynę stosuje się tylko wtedy, jak posadzimy roślinę, żeby rozwinął się bardzo ładnie system korzeniowy, i oprysk stosuje się, jak idą upały. Aspiryna, tak jak u człowieka, obniża temperaturę, tak samo i tutaj, żeby ta roślina w słońcu nie cierpiała na nadmierne temperatury. Także aspiryna na pewno nie zabezpieczy nam roślin przed mrozami. Zielsko zasiało. Kiedy to się posiało, to nie mam pojęcia. No i teraz też jeszcze opryski od zarazy. Teraz mamy tak dziwny rok, rozmawiałam już z doradcami rolniczymi, pojawiają się nowe choroby, które są jeszcze nieznane. Są różne dziwne sytuacje i tutaj, jeżeli coś już Wam się zacznie z pomidorem dziać, to jest już często za późno na oprysk. Pomidory trzeba opryskiwać już od momentu rozpikowania systematycznie, co 10, co 7 dni i na przemian, nie tylko jednym środkiem, ale to będzie soda, to będą drożdże, to będzie chociażby nawet humus, którym można te
nasze rośliny opryskać, czy czosnek. Czosnek jest bakteriobójczy i naprawdę on bardzo dobrze się sprawdza. I podlane. Takim czymś można też podlewać lubczyk, można podlewać maliny, wszystkie krzaki owocujące typu porzeczka, agrest, aronia. Wtedy bardzo ładnie to rośnie i przepięknie rosną owoce. Także polecam Wam to zrobić, bo są to metody znane już od lat. Popiół był znany od dziesiątek, od dawna, bo to jeszcze nasze babcie stosowały. I polecam Wam to właśnie zrobić, zastosować, a warzywa, w tym przypadku pomidor, papryka i ogórek, naprawdę będą przepięknie rosły w oczach. One wręcz w oczach, bo już po takiej dawce, powiedzmy za 3-4 dni, będą widoczne efekty. Spróbujcie, a się przekonacie. Ja na ogórki też jeszcze pojadę, sobie zastosuję, chociaż moje ogórki niestety popłynęły. Troszkę mi zostało, także trochę tych ogórków będzie, posiałam kolejne. One mi bardzo ładnie powschodziły, także też je w którymś odcinku pokażę, jak one wyglądają. Tam o tych ogórkach powiem, ale najpierw zrobię sobie tutaj, bo pracy mam jeszcze dosyć sporo. No i co? I życzę Wam, kochani, wygranej w tym roku. Jakakolwiek by ona nie była, niech będzie tylko taka, z jednym owocem na krzaku, żebyście w walce z naturą wyszli z tarczą, a nie na tarczy. I cieszcie się, kochani, takimi malutkimi sukcesami, drobnymi rzeczami, bo pogoń za ideałem, za sięgnięciem szczytu tak naprawdę jest bez sensu, bo dzisiaj gonimy, a jutro już możemy nie mieć za czym gonić, możemy nie mieć sił. I życzę Wam tego takiego przewartościowania wszystkiego, radości z dnia dzisiejszego, radości ze spotkania się z drugim człowiekiem i z takich maciupeńkich sukcesów. Ja też tutaj walczę, borykam się to z wodą, to ze skorupą po tej całej wodzie, to z tymi deszczami, które padają i niszczą te rośliny, ale jeszcze jestem z tarczą, nie na tarczy, i to mnie cieszy i tego też Wam życzę. Do następnego!